Mikołajki to czas, kiedy każde dziecko zasługuje na to, by spotkać świętego Mikołaja, otrzymać prezent i uzyskać szczęście. Szpital w Żyrardowie pamięta o wszystkich najmłodszych, których dziś odwiedził właśnie święty Mikołaj. Za co dziękujemy i cieszymy się, święty Mikołaju, że jesteś z nami. Ho, 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 ho! Merry Christmas, wesołych świąt. Słuchajcie, nie marnujmy czasu. Dzieci i pacjenci czekają w drogę. Coraz przyjemniej jest się przemieszczać poprzez budynki Żyrardowskiego Szpitala, które pięknieją z miesiąca na miesiąc. Dzieci, które chorują, są szczególnym oczkiem w mojej głowie. Najlepszym prezentem byłoby, żeby wyzdrowiały. Dziś podnosimy naszych małych pacjentów na duchu, przekazujemy im prezenty. Jest z nami święty Mikołaj, który zawsze pamięta o dzieciach, ale to jest taki przedsmak tego, co chcielibyśmy zrealizować, a mianowicie jest to remont tego oddziału i mam nadzieję, że już niebawem wspólnymi siłami uda się i to będzie taki największy prezent dla najmłodszych, ale też i dla całego personelu, dla wszystkich pacjentów. Chcecie prezenty? A byłyście grzeczne? Ręka do góry, kto był grzeczny? O, tam podnosi nawet dwie, brawo. O, tu za siostrę chyba, tak? Siostrzyczka, czy nie? Znaleźliśmy coś ładnego. Tak, proszę bardzo, pan starosta ci wręczy takiego super misia. Od świętego Mikołaja dla ciebie. Amelka powie za siostrę. Julia. Pięknie. Święty Mikołaju, dzisiaj chyba każdy chodzi uśmiechnięty. Za prezenty dziękujemy. To co się cieszymy, to życzymy dużo zdrowia i szczęścia. Dziękujemy serdecznie. Planek, moje ulubione imię. Chciałeś mieć samochód? Chciałeś? No, od Mikołaja, od pana starosty, prezenci, klaplarzy. Radek, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, to od nas prezent. To już moja druga wizyta w ostatnim krótkim czasie na tym oddziale. To tu leżą dzieci, które potrzebują pomocy i otoczenia taką najlepszą opieką. Zależy mi, by nasi najmłodsi pacjenci wracali jak najszybciej do zdrowia. Zrobię wszystko, by ten oddział jak najszybciej został wyremontowany i mam nadzieję, drogi Mikołaju, że możemy liczyć na Twoje wsparcie i pomoc w tym zakresie. Tak, na pewno wszystko da się zrobić. Trzeba tylko uwierzyć w świętego Mikołaja. Tak, to marzenie wielu pokoleń młodych i starszych i liczymy na to, że wspólnymi siłami to się uda. Na pewno. Dziękuję. Dziękuję, Mikołaju.